Nie mogę uwierzyć, że w końcu nadszedł ten moment. Witajcie, śmiertelnicy. Czarny kot, właśnie ciebie szukałam. Teraz jesteś mój. Hej, gdzie się podział czarny kot? O, patrzcie, tu jest karteczka. Kocham wampa. Nie wierzę, że mi to zrobił. Złamał mi serce na 100 kawałków. W takim razie ja też go rzucam. Już nic z tego nie potrzebuję. Jego ulubione zabawki, co? O, Mary. Ha, czego chcesz? Przyniosłem ci obiad. To twój ulubiony koktajl z krwi, kochana. O, dziękuję. O, tak, naprawdę przydałby mi się masaż. Twój amulet, podniosę go. Proszę, kochanie. Nigdy więcej tego nie dotykaj. Wiesz, zawsze chciałam zapytać. Wyjdziesz za mnie? Jasne, skoro mnie o to prosisz. Cóż za radosny dzień. O, to wcale nie jest takie złe. Od tamtej pory moje życie straciło sens. Nawet moje ulubione lody nie są w stanie mnie pocieszyć. No cóż, i tak trochę zjem, tak na wszelki wypadek. Może zobaczę jakieś dobre wiadomości w telewizji. Wow, City jest skazane na zagładę. Władca ciem znów atakuje nasze miasto. Biedronko! O nie, nie jestem na to gotowa. Chodź, zróbmy to. To się chyba nie uda. Przestań gadać głupoty. Walcz ze mną. O wiele lepiej. Nie będę. Co jest z tobą? Chwileczkę, co my tu mamy? Już cię nie kocham. Aha, widzę, w czym problem. Leć, Akumo! Tak, moja pani! Spadaj już. Krew mi się skończyła. Przynieś mi więcej. Tak, pani. Ach, to świeża zdobycz. Cóż, czas zjeść. O nie, po prostu nie mogę na to patrzeć. A więc to tak. Biedronko, posłuchaj mnie. Wiem, co się stało. Ta podła wampirzyca zahipnotyzowała czarnego kota, żeby jej służył. Czarny kot i ty byliście przed ołtarzem. Mieliście się pobrać. Ale wtedy przyszedł ten krwiopijca. I zrujnowała wam wesele. Użyła magii wampirzycy, by rzucić urok na czarnego kota. A potem go zabrała i zostawiła fałszywy liścik. Niemożliwe. Więc to wszystko to był podstęp? Chodźmy razem uratować czarnego kota. Dobra, witaj w mojej sekretnej kryjówce. Zaraz pokażę ci coś ważnego. Uwaga, Biedronko. Przygotuj się na zdumienie. To, co tu mam, to specjalne antidotum. Wow! Nie tak szybko? Dobra, kochani, potrzebujemy waszej pomocy. Którego z tych antidotum powinniśmy dziś użyć? Antywampirycznego, co? Świetnie. Reszta zależy od ciebie. Oto antidotum. Wyobraź sobie, że jestem czarnym kotem. Trzeba mi wstrzyknąć antidotum. A wtedy bum! I wróciłem do normalności. Ale ohyda! Fuj! Nie zapomnij swojego amuletu. Ale moc! Do dzieła! Tylko tak dalej, czarny kocie. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, kochanie. A teraz przynieś mi mój amulet. O, czuję się teraz taka piękna. Jesteś absolutnie doskonała, kochana. O, nie mogę w to uwierzyć. Czas zakończyć ten niecny plan. Dam radę. Cześć, gołąbeczki. Bierz ją! Nie pokonasz mnie. O nie, to straszne. Przepraszam, kochanie. Nie chciałam. O,
obudź się, czarny kocie! To ja, Biedronka! Biedronka? Yeah! Tak, na szczęście nic ci nie jest! Yeah! Oh. Oh. Czekaj, pamiętam cię! Dobrze, już się nie martw. Dam ci teraz antidotum. O nie, nic mu nie dasz. Teraz zniszczę cię na zawsze. O nie! To już koniec, ty mały szkodniku. Proszę nie! Hej, mój amulet! Pociągnij za dźwignię. Żegnaj, Biedronko. Żegnaj, skarbie. Gdzie ja wylądowałam? I jak ja mam się stąd wydostać? Powinnaś spróbować znaleźć ten klucz. Jeśli kiedykolwiek chcesz się stąd wydostać. No to na razie. Tak bardzo jej nienawidzę. Dobra, muszę znaleźć ten klucz. O, może jest w jednej z tych skrzynek. Zobaczmy. O-o. Spróbujmy innego pudełka. O, zgrozo! Dobra, muszę zachować spokój. Szukajmy dalej. He? Co to jest? Ręka! O, nie powinnaś była tego robić. Biedronko. Chyba jestem w wielkim niebezpieczeństwie. Masz rację. Muszę się ukryć przed tym potworem. Chwila, chwila. Cześć, koleżko. Potrzebuję twojej pomocy. Tak odwrócę uwagę tego brutala na chwilę. Spójrz tutaj. Chodź tu, ty szkodniku. Świetnie, ale co ja mam teraz zrobić? Szukasz tego? Wybacz, ale nigdy się stąd nie wydostaniesz. A teraz czas na małą niespodziankę. Uznaj to za mój prezent pożegnalny. O nie, to bomba! Co tu robić? Wentylacja, tak! To jest moja szansa. O, ile dymu! Obudź się, Marinette. To ja, Wednesday. Co? Co ty mi zrobisz? Pomogę ci pokonać te wampirzyce. Musisz zabrać jej magiczny amulet. Mary straci wszystkie swoje moce i zamieni się w pomarszczoną staruchę. Wtedy zniszczysz jej amulet drewnianym kołkiem i zostanie pokonana. W końcu się pobieramy. O, po prostu nie mogę się doczekać. Pospiesz się, nie masz zbyt wiele czasu. Och, kochanie, wyglądasz dziś niesamowicie. Co nie? Hej wy! Czarny kocie, pozbądź się jej! Tym razem mnie nie pokonasz. Tylko nie czosnek! Łap, czarny kocie! Ups! O, jak śmiesz! Ja się nią zajmę, kochana. Stój, czarny kocie! Otrząśnij się! Ona cię wykorzystuje! Żegnaj, Biedronko. Pomóżcie mi, dziewczyny i chłopaki! Siłą waszych lajków możemy przełamać tę hipnozę! To ty, Marinette? Wróciłeś do mnie! O, tak bardzo przepraszam za to, co zrobiłem! Tak nie może być! Zniszczę was oboje! Już nigdy się nie spotkamy! Szybko, zabierz jej amulet! Jasne! Łap, Marinette! Mam! Udało się! Hej, patrz! Została z niej tylko kupa popiołu! O, prawie zapomniałem. Twój amulet.
Szybko, załóż go z powrotem. Dzięki tobie odzyskałam moce. To mój sygnał alarmowy. Muszę lecieć. Do zobaczenia. Mam cię, krwiopijco. Stać! Nie ruszaj się. Spodziewałam się ciebie. Więc w końcu się spotykamy. Pożałujesz, że ze mną zadarłaś. O-o, co to jest? To nie fair! To pożegnanie, Biedronko. Ha-ha! Zło w końcu zwyciężyło nad dobrem. Ha? Gdzie my jesteśmy? O, w samą porę, drogie panie. Co? Jestem w ciąży? O, co za... niespodzianka. Gratulacje, dziewczyny. O, przepraszam bardzo. O, przepraszam bardzo. Doktorze, czas na moje badanie. Ach, Biedronko, spodziewałem się ciebie. Zobaczmy, jak się miewa twoje dziecko. Zacznijmy to przedstawienie. Nadszedł czas rozstrzygnąć nasz spór raz na zawsze. Jestem trochę zajęta. A masz! Co to było? Doktorze, zabierz to ode mnie. Zobaczmy. Czy to burger? Powinnaś naprawdę przemyśleć swoje wybory żywieniowe. Zajmijmy się tobą później. Proszę, rozgość sobie, Biedronko. Dobrze, doktorze. Proszę bardzo. Zobaczmy. Cześć, mamusiu. O, nie mogę się doczekać, żeby cię poznać, skarbie. Cóż, wszystko wydaje się być w porządku. Ale powinniśmy jeszcze przeprowadzić kilka badań. Nie ma mowy. Au! Ups, przepraszam. Mam nadzieję, że nie jest pan na mnie za to zły. Cóż, do zobaczenia. Fiu, w końcu mi się udało. Doktorze, gdzie jesteś? Tutaj. Uf, to moje. Przepraszam. Spodziewałam się pani. Cóż, spójrzmy. O, to nie jest dobre. Hej, wszystko okej? Tak, ale jestem taka głodna. Pyszne. Kochanie, gdzie jesteś? Chodź, przywitaj się z mamusią. Niech mi ktoś pomoże. Wybacz, kolego, to mój teren. Mamusiu, hej! Do zobaczenia niedługo, kochanie. Hej, a może się trochę zabawimy? Ja pierwsza. O, to dziewczynka. Wiedziałam. Dobra, teraz moja kolej. Gotowa? I... Hej, co myślicie? To chłopiec czy dziewczynka? Powiedzcie nam w komentarzach. Przekonajmy się. Juhu, to dziewczynka. Zawsze chciałam mieć córkę. Przytulmy się. I co? Udało wam się zgadnąć? To szybko, zostawcie nam lajka. Dobrze, drogie panie, kontynuujmy. Tutaj, potem tam. Och, to niemożliwe. Puszku, potrzebuję twojej pomocy. To zadanie dla więcej niż dwóch rąk. O nie, to nie tak. Daj mi. Dalej, Biedronko, nie poddawaj się. O, jakie to słodkie. To twoje dzieło, prawda? To będzie jedynka. Ale ty zasługujesz na piątkę z plusem, kolego. Prawie i gotowe. To niedobrze. Hej ty, orientuj się. Ha, bo co? Bo zobaczysz. Co, zaśpiewasz mi kołysankę? To nie fair. O, nie uciekniesz mi. Dobranoc. Słodkich snów, kolego. Hej, widziałaś tu przestępcę? On jest naprawdę zmęczony. O, mamy szczęście. Jesteś aresztowany. Dzięki za pomoc w utrzymywaniu bezpieczeństwa w mieście. Taka praca. O, muszę się zbierać. To na czym skończyłyśmy? A, oto nasze dziecko. Ups, nie ma go tutaj. Cóż, widzicie? Dajcie spokój, ja tylko żartowałam. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Hej, bestii, wszystko gra? Miau, miau. Hej, obudź się, mamusiu. Chcę zrobić imprezę. Dobra, Biedronko, tego już za wiele. Cóż, śpij spokojnie, kochanie. Po prostu położę się na podłodze. Co? Nadal śpisz? Obudź się, pobudka! O nie, znowu. I już idę. Zaczekaj, kochanie. Fiu, tym razem mi się udało. No, kochanie, wracajmy do łóżka. Słodkich snów. Nie dzisiaj, mamusiu. Zobacz, co potrafię. Obczaj moje popisowe kombo. Chyba zjadłam o jednego za dużo.
Fiu, chyba najgorsze za mną. Tym razem spróbujmy zasnąć, dobrze? Właśnie wpadłam na niesamowity pomysł! No to zaczynamy. Pozbędziemy się tego wszystkiego i połączymy te części ze sobą. Teraz dodajmy trochę czerwonego koloru. Jak miękko i przytulnie. Pokochasz to, kochanie. A, i jeszcze jedno. Ten wzór jest taki modny. Jestem w tym świetna, czy co? Kochanie, twoja mama nie może się doczekać, żeby cię poznać. Okej, dobranoc wszystkim. Och, ten pokój naprawdę przydałoby się trochę poprawić. Czas, żeby ta mamuśka trochę popracowała. Zaczniemy od łóżeczka. Wygląda dość złowieszczo. Dokładnie tak, jak lubię. Puszku, chodź tutaj. Cici, wow, jak mrocznie i ponuro. Wszystko jest na ciebie gotowe, kochanie. Fiu, chyba w końcu ją zgubiłam. Mylisz się, kolego. Uff, mam nadzieję, że łazienka jest wolna. Spokojnie, Biedronka już się tym zajmuje. Już po tobie. Uch, przepraszam, potrzebuję kilku minut. Za mną. Hej, ja pierwsza. Wcale nie. Przepuść mnie, Mary. Dobra, załatwmy to jak dorośli. Kamień, papier, nożyce. Jak to się mogło stać? To chyba remis. Hej, a co my mamy zrobić? Twoja kolej, kolego. Och, w końcu. Przepraszam, że musieliście czekać, chłopaki. No to jedziemy dalej. Hej, nie pomieszałeś tu czegoś? Chodź, przyjrzyj się bliżej. No tak, przepraszam. No to na czym skończyłyśmy? Hej, Mary, widziałaś to? Smakuje paskudnie. Tak, to dość ohydne. Zamienimy się? Z przyjemnością. Wygląda całkiem nieźle, ale smakuje o wiele gorzej. Tak, masz rację. Spodziewasz się dziecka? W takim razie spróbuj tego! To idealne połączenie słodkiego i słonego. Cici, wow! Dokładnie tego chcę! Och, i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie nasz popisowy koktajl dla mam. Po prostu pyszne. Czosnku nigdy za wiele, co nie? Tak, zdecydowanie. W takim razie bierzmy się do roboty, bestii. Ach, nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Wezmę to teraz. Kto tam jest? Gdzie nasz koktajl? Ja też tak potrafię. Szczęśliwy talizman! Ach, mój skarbie. Więc to ty za tym stoisz, co? Przykro mi, ale to jedzenie nie jest darmowe. Proszę zapłacić. Hej, Biedronko, masz jakieś drobne? Tak, jasne. Smacznego, Mary. O, a może zamówimy tę krwistą pizzę? O, chyba się zaczyna. U mnie też. Spóźnimy się, mamusiu. Jestem gotowa do wyjścia, mamo. Nie mogę już dłużej czekać. A, potrzebuję lekarza. Ja też! To nagły wypadek! Dobrze, dobrze, tylko proszę oddychać. Kiedy to się skończy, doktorze? Nadchodzi twoje dziecko! Jaki słodki, mały superbohater! Przywitaj się z mamusią! Jesteś taka słodka! Dobra, dobra, młoda damo, jestem lekarzem, wiesz? Ach, kocham swoją pracę. Przepraszam, doktorze. Ty też świetnie się spisałaś, Mary. To zdrowa dziewczynka. Przyjrzyjmy się twoim kłom. O-o! Co? Kły? O, Mary, jesteś taka... Hej, doktorku, masz ochotę na randkę dziś wieczorem? Och, po co w ogóle czekać na wieczór? Mary, wyjdziesz za mnie? Jak najbardziej! Spędzimy razem wieczność. Do zobaczenia! Tak długo czekałam na ten dzień. Wszystkiego najlepszego! Jesteś gotowa otworzyć prezenty, kochanie? Dzięki, mamo! Dzięki, tato! Jesteście najlepsi! Cici, wow! Czas zdobyć trochę gotówki. Nikt was nie nauczył, jak się dzielić? W takim razie ja się tym zajmę. Zacznijmy show! Ach, to ten wykonawca, którego wynajęliśmy. Dzięki, tato! O, to najlepsze urodziny ever! Kasa z góry, koleżko. No tak. Tyle wystarczy? Oczywiście. Jesteś we mnie zakochany. I będziemy razem. Ja jestem w tobie zakochany. Daj mi to. Hej, to niesprawiedliwe. To moje. Ale kochanie. Żegnajcie. Proszę, tato, wróć. Odchodzę. Z miłością mojego życia. Teraz jestem dziewczyną milionera. Adam, wychodzimy! Za mną! Jak sobie życzysz, pani? O nie! Jak mogłeś to zrobić, tato? Nie czuję się za dobrze. Trzymaj się, mamusiu! Nie panikuj, dobrze? Co my teraz zrobimy? O, Adam!
Myślałam, że mnie kochasz. Wybacz, mamo, nie mamy innego wyjścia. Już mi lepiej. Czuj się jak u siebie, kochanie. Jak to niewygodnie. Dobrze, że mam teraz kasę na zbyciu. Proszę bardzo. Będziemy tu tacy szczęśliwi. Tak, tylko to, co najlepsze dla ciebie, kochanie. Zgadza się. Złota nigdy za wiele. Fuj, nie teraz, mój drogi. Czas na zakupy. Wow, spójrz tylko na to wszystko. Nieźle. Kochanie, postaraj się nadążyć. Taka bogata wampirzyca jak ja też powinna mieć fajne auto. Ach, marzenia naprawdę się spełniają. Zakupy potrafią tak męczyć. Czas na relaks. Dzięki. Ach, naprawdę urodziłam się do takiego życia. Tylko nie wchodź mi w drogę. Och, czego ty chcesz? Ha? Co ty robisz? Courtney, wyjdziesz za mnie? Ha, oczywiście, że tak, kochanie. To nie do wiary. Ten zdrajca! Znowu to samo, mamo. No dalej, obudź się. Och, niewiarygodne. Skończyłam z tobą. Och, tatusiu, tak bardzo za tobą tęsknię. Byliśmy wtedy tacy szczęśliwi. A co my tu mamy? Och, nie mogę na to patrzeć. Wow, co to za sztuczka? Przydałaby wam się wiedza łowcy wampirów. Mamy tu do czynienia z wampiryczną hipnozą. To stara i potężna magia. Adam jest teraz w wielkim niebezpieczeństwie. Jak możemy go uratować? Macie szczęście, bo łowca wampirów to ja. Co tu się w ogóle dzieje? Gotówka z góry. Jasne, proszę pani. Wow, macie sporo kasy, co? No to do roboty. Czas na polowanie. Co to za smród? Tak być nie może. O tak! Gotowe, drogie panie? Nasz plan ataku. Ta wampirzyca jest teraz na celowniku. Dobra, to tu. Jestem pewna, że będzie dobrze mija. Halo, jest ktoś w domu? No już, otwierać. Proszę pani, wszystko w porządku? Dajcie mi chwileczkę. Dziwna jest. Dorwecie tak czy inaczej. Pomogę pani. Nie trzeba dziękować. O, gdzie ja jestem? Jesteś w mojej kryjówce, skarbie. Przepraszam, to nie te drzwi. Wampirzyca tam jest, musimy uciekać. Mamusiu, boję się! Macie, to powinno pomóc. A ja naprawdę muszę już lecieć. Już po nas, mamo! Tu jesteście. Dobra, koniec zabawy. Damy radę, mamusiu. Jesteś tego pewna, kochanie? A, niech mi ktoś pomoże! Jak śmiesz krzywdzić moją córkę? Nie ujdzie ci to na sucho. Zejdź mi z oczu. To były moje ulubione buty. Teraz przegięłaś. Nie sądzę, koleżanko. Mia, wszystko okej? Musimy się stąd wynosić. Tak, uciekajcie, cykory. Zaraz, czy ja czymś nie zapomniałam? Cześć, słodziaku. Tak, nawet o tym nie myśl. Ta kryjówka jest dla mnie za ciasna. Narzeczona milionera nie może mieszkać w takich warunkach. Czy to nie jest po prostu niesprawiedliwe? Masz, łap! Kochanie, ja... Och, co za nieudacznik. Wszystko muszę robić sama. Koniec, przeprowadzamy się. Zwolnij trochę, kochanie. To była katastrofa, mamusiu. Chyba jesteś ranna, skarbie. Niech mama się tym zajmie. Jakoś pozbędziemy się tego złoczyńcy. Co? Mamy dzisiaj gości? Dobry wieczór. Proszę wejść. Dobra, teraz to mój dom.
Nie ma tu dla was miejsca. Dalej, wynoście się. Proszę, tato, przestań! Okej, dzieciaku, czas na ciebie. Ją też stąd zabierzcie. Zło znów wygrywa. Dalej, już tu nie mieszkacie. Dobra, ale to i tak zabieram ze sobą. Ha, a teraz uciekajcie, żebym was tu więcej nie widziała. No cóż, najpierw musimy znaleźć jakieś mieszkanie. No tak, prawie zapomniałem. Czas na obiad. Nie mogę się doczekać. Kim ty w ogóle jesteś? Proszę, nie mamy już dokąd iść. Właśnie straciłyśmy dom. Macie przy sobie gotówkę? Ani centa. Co mam z nimi zrobić? Pomóc im czy je przegonić? Głosujmy! No cóż, jeśli naprawdę tak myślicie... Opowiedzcie mi waszą historię. Co się wam stało? Widzi pan? O nie! Nasz ślub! Spóźnijmy się! Och, ale ja nie jestem jeszcze gotowa! Jesteś oszałamiająca, kochanie. Na razie trzymaj się ode mnie z daleka. To okropne! Ale jakoś przez to przejdę. Wszystko gotowe. A teraz czas się przebrać. Nuda. Jakie to niemodne. Po prostu okropne. A to jest jeszcze gorsze. Pomogę ci, mój nietoperku. Będziesz najpiękniejszą panną młodą na świecie. Obiecuję. O, co ty planujesz? To dla ciebie. Nie podoba mi się to. Przestań już mi przeszkadzać. Hej, to całkiem ładne. Cici, wow! Nasz ślub jest uratowany. Więc jak wyglądam? Jak milion dolarów. Chyba jednak do czegoś się nadajesz. Haha, doskonale. A potem wygoniła nas z naszego domu. Och, to takie smutne. Ale mam chyba pomysł. Chodźcie, panie. Tylko szybko. Dobra, teraz twoja kolej. Nie, po prostu nie mogę. Ruszajmy w drogę. Całkiem miękkie lądowanie, co? Tak, ale ten smród jest fatalny. Ups, pomogę pani. Teraz na pewno pokonamy tą wampirzycę. Hej, dzieci i topory nie chodzą parami. Musimy wymyślić plan walki z wampirzycą. Hej, kochanie, zobacz, co znalazłam. Jesteśmy gotowi. Wampiry mają moc, ale mają też słabości. I właśnie w ten sposób ją pokonamy. Zaczynamy trening. Szybciej, szybciej! Prawy sierpowy. Teraz lewy. Au! Nieźle, pani Mary, nieźle. Dopiero co byłam na paznokciach. Ach, to mnie wkurza. Dobrze mi idzie? Heh, całkiem łatwe, co? Myślę, że sport to naprawdę moja bajka. A ja lepiej zostanę przy paznokciach. Żadna wampirzyca nie może się równać z czosnkiem. Uch, tak, bardzo imponujące. Proszę bardzo, Mia. Ta paskudna krwiopijczyni oberwie. W porządku, jesteście gotowe. Powodzenia. Twoje kły wyglądają dziś szczególnie uroczo, kochanie. Wiem, skarbie. Czy bierzesz sobie tego oto Adama za męża? Yes. No, biorę. W takim razie ogłaszam was mężem i... Nie! Dasz radę, kochanie! Ale dlaczego? O, jak śmiesz! Upsi! Zrujnowałyście mój ślub. Zajmę się tym, mój nietoperku. Nie wywiniecie się z tego. Hej,
musicie mi pomóc! Potrzebuję mocy waszych lajków, żeby wygrać tę walkę! Fajnie, dzięki! Tego właśnie potrzebujemy. Nasz album rodzinny. Proszę, musisz sobie przypomnieć, tato. Kiedyś byliśmy rodziną. A ty byłeś najlepszym tatą na świecie. Mia? O, Mia! Chwila, co mi się stało? Tato, wróciłeś do normalności! O nie! Trzymaj się z daleka od mojej rodziny. Zobaczmy, czy lubisz czosnek. Nie! No dalej, proszę pani, niech się pani już obudzi. I raz! Co się stało? Właśnie uratowałam ci życie. Teraz naprawdę bym coś zjadła. Wielkie dzięki, skarbie! O, to jest ekscytujące. Dobrze, czas na wampirzą przerwę obiadową. Ratuj się, kto może! Teraz cię mam, nie to perku. Już po tobie. No dalej, bohaterze. Wygląda na to, że prawo zwyciężyło po raz kolejny. O nie! Co? Nagły wypadek? Alarm! Mamy wstrząs mózgu! Trzymaj się, Hardy! Weź się w garść! To chyba nasz koniec. O nie, pacjentka jest w niebezpieczeństwie. Muszę działać szybko. Gotowa czy nie? Nadchodzę! Chły, co? Można do tego przywyknąć. Zawsze chętnie pomogę. Czas rozpocząć moje nowe, nieśmiertelne życie. Będziemy się świetnie bawić. Co mi się stało? Co? Kim jesteś? Cześć, jestem doktor Cornelia. Tylko spróbuj mnie złapać, Hardy. Hej, nie róbmy niczego pochopnie. To twój koniec. Dobra, bad boy, koniec zabawy. Nie uciekniesz. Panno Hardy, właśnie doznała pani wstrząsu mózgu. Musi pani odpocząć. Jak to wstrząsu mózgu? Z moją głową wszystko gra. Panno Hardy, jest pani teraz wampirem. Co? Wampirem? Proszę zobaczyć. Nie masz odbicia. Czy to nieoczywiste? Kły. Przerażające czerwone oczy. Pragnienie krwi. To jasne jak słońce. Jesteś wampirem. Wampirem? Och, zjadłabym coś. Kelner! Umieram z głodu. Chwileczkę. Na co masz ochotę? Hello Kitty je karmy dla kotów. Zombie jedzą mózgi, a wampiry piją krew. Na pewno? Właściwie to brzmi świetnie. Nie! Jestem za młody na śmierć! Och, pospiesz się. Tato, ja rozumiem. To naprawdę trafiło w punkt. Przepraszam. Ups, co my tu mamy? Racja, teraz mogę latać. Ruszajmy. Mam kilka wampirzych spraw do załatwienia. Jeszcze za wcześnie na latanie. Dam sobie radę. Uff, widzisz, a nie mówiłam? W porządku, chyba. A, mój palec! To chyba koniec. Sprawdźmy pani obrażenia, panno Hardy. Cześć wszystkim! Zdobądźmy te lajki! Użyjmy nowego ujęcia. Nie czuję się za dobrze. Dobra, panno Hardy, potrzeba tu gipsu. To nie będzie bolało, obiecuję. Wygląda na to, że potrzebujesz pomocy bohatera. Hej, ostrożnie! Już mi lepiej. Nie ma sprawy, kolego. Tylko robię swoje. Widzieliście to? Hardy, jak się czujesz? Naprawdę muszę lecieć. Och, to nie działa. Hej, możecie mi pomóc? Im więcej dostanę lajków, tym łatwiej będzie mi się przemienić. Cici, wow! Tak, udało!
się! Dziękuję! Spełniliście jej marzenie! Fiu! Co za kłopotliwa pacjentka! Ha? Znowu ty? Nie wiesz, że światło słoneczne szkodzi wampirom? Co? Ach tak, nie mogę uwierzyć, że zapomniałam! Palę się! Pomocy! Kto tam jest? A, to tylko iskra. Trzymaj się od nas z daleka! Podkręćmy temperaturę! Czas cię ochłodzić, panno Hardy! Najlepszym lekarstwem na oparzenia jest niska temperatura. Gotowa? Tak, tylko się pospiesz! Tu jest o wiele za gorąco. Naprawmy to. Stój, stara. Proszę, wstrzymajcie się z tymi oklaskami. A teraz ostatnie szlify. Świetna robota. I to jest magia lodu. Okej, wszystko gra. A teraz oddaj mi wszystkie swoje pieniądze. Ale ja nic nie mam, panno Hardy. To wszystko, co mam. Przekąski, co? Wyglądają całkiem smacznie. Zorganizujmy najsłodsze przyjęcie ever. Czas na imprezę! Słodycze są naprawdę dobre dla zdrowia, wiesz? Kto ostatni zacznie tańczyć, ten przegrywa! Och, ale boli. Potrzebuję dentysty, proszę! Och, co ja z tobą zrobię? Dobrze, panno Hardy, siadaj wygodnie. Co będzie z moimi kłami? Naprawimy je w mgnieniu oka. Nie! Och, nie bądź takim cykorem. Panno Hardy, co się stało? Ty trzymaj się ode mnie z daleka, ty maniaczko! Chcesz się przespać? Spać. To ja rozumiem. Musimy tylko wyszczotkować te paskudne kły. O-o! Kto tam jest? Mam cię w pułapce, skarbie. I żebym cię tu więcej nie widziała. Te kły są teraz czyste aż piszczy. Robota skończona. Chodź, pomogę ci. Możesz pożegnać się z próchnicą. Ładnie i czysto. Ach, ty paskudna mała. Moje kły już nie bolą. Dzięki, pani doktor. Chwila, muszę odebrać. Tysiu, to ty. Tak bardzo za tobą tęsknię. Mam newsa. Spójrz na to. Kły? O nie, tylko nie czosnek. O tak, ja tu rządzę. Hej, nie masz tu wstępu. O, nie byłabym tego taka pewna. Już po tobie, kochaniutka. Nie oprzesz się mojemu smrodkowi. Jeszcze się przekonamy. Już po tobie. A nie mówiłam. Tracimy ją. Proszę, panno Hardy, musi pani żyć. Nie! Jej biedne serce nie wytrzymało bólu. Co tu się dzieje? Ktoś chyba ze mną zerwał. A potem umarłam? Ale to niesprawiedliwe. Muszę wrócić do swojego ciała. Ale żeby to zrobić, potrzebuję waszych lajków. Pomóżcie mi, proszę. Nie do wiary. Jesteście najlepsi. Udało się. Wróciłam. Dziękuję bardzo. Mam kilka spraw do załatwienia. Żegnaj na zawsze, ptysiu. To koniec. I nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Apsiu! Pa, pa! Apsiu! Hej, pani doktor, chyba... Aciu! Fuj, to może być zaraźliwe. Ale masz szczęście, mam tu lekarstwo. Więc pospiesz się. Czas na poważną naukę. Eureka! Więcej. Potrzebujemy tu więcej mikrobów. Tak jest. Cici, wow! To jest naukowy przełom. Czas przejąć władzę nad światem. Dawaj, kochaniutka. Zróbmy to. Oh yeah! Aciu! Dobra, Hardy, musisz wziąć ten lek.
Zrobię wszystko, co trzeba. Eksperyment zakończył się sukcesem. Cześć! To nie miejsce dla bakterii. Bądźcie zdrowi, dziewczyny i chłopaki. Wreszcie jestem zdrowa. Dobra, dawaj kasę. Naprawdę, panno Hardy? Znowu? Daj spokój, tylko żartowałam. To, przytulmy się. Aż zachciało mi się pić. Mogę to, pani doktor? Nie możesz. Smaczne. Au, to dziwne uczucie. Oho, znowu się przemieniam? Kim ja teraz jestem? No cóż, Hardy, wypiłaś to. To eliksir dla kujonów. O, książki są najlepsze, co? Musi pani z tym walczyć, panno Hardy. Rusz się, głupku. Pewnie. Bierzmy się do roboty. Ja to teraz rządzę. Wiedza to potęga. Podkręćmy naszą miłość do nauki na maksa. Panno Hardy! Proszę, wiesz, co musisz zrobić. Nie ma mowy. W takim razie musimy spróbować tego. Och, a może by tak? Poznaje go pani, panno Hardy? To jest... moja sympatia! Tak bardzo go kocham. Panno Hardy, pobudka! On absolutnie musi być mój!